Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj siadam, kiedy udzielam ślubów. Dzisiaj w innych okolicznościach przychodzą się spotkać, chociaż być może w przyszłości również w takich będziemy was tu gościć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczególnie miło witam stypendystów. Przedstawimy się. Barbara Godleś, przewodnicząca Stowarzyszenia Promenada. Agnieszka Mróz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Tutaj tego pana po środku znacie państwo na pewno. Zgromadziła dziś nas tutaj taka szczególnie miła okoliczność, a mianowicie uroczyste wręczenie stypendiów z programu stypendialnego Talenty Pyszkowa. Program ten realizowany jest we współpracy z Stowarzyszeniem Promenada oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy z Fundacją Stefana Batorego i jest dofinansowany z fundacji. Ta chwila jest szczególnie miła, dlatego że jest tu dzisiaj z nami burmistrz Pyszkowa, pan Grzegorz Nowosielski, który nad programem objął honorowy patronat. Z celem programu stypendialnego jest pomoc stypendialna dla zdolnej młodzieży uczącej się, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia te mają charakter motywujący do osiągania coraz wyższych wyników w nauce, rozwijania swoich możliwości i zainteresowań. Realizowany jest on od 5 lat, tak jak tu pani prezes wspomniała, we współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia Promenada przy wsparciu finansowym Fundacji Batorego. W tym roku na realizację programu przeznaczono ponad 17 tysięcy złotych, dokładnie 17 600, w tym 8 800 złotych przekazała Fundacja Batorego, a te kolejne 8 800 złotych pochodzi z darowizn od indywidualnych sponsorów, z zabawy fantowej, z innych zbiórek organizowanych przez Stowarzyszenie i Ośrodek Pomocy Społecznej. Będzie wypłacane przez okres 10 miesięcy. O stypendia ubiegało się 17 osób. Jedna osoba nie spełniała wymogów formalnych, ponieważ już ukończyła szkołę średnią. Talenty to jest coś takiego, co pozwala osiągać cele z łatwością, które dla innych są nieosiągalne albo przynajmniej bardzo trudne. Natomiast sam talent to mało, prawda? Potrzeba jeszcze wiele pracy, a czasami potrzeba też wsparcia, takiego jak chociażby tu w tym miejscu. Jestem bardzo zadowolony, że to wsparcie osiągamy dzięki życzliwości, dobroci serc innych, którzy biorą chociażby udział w organizowanych przez OPS i Fundację Promenada loteriach, ale też dzięki dobroci, zaangażowaniu i pracy tych, którzy te loterie organizują, za co Panią bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam, abyście Wasze talenty wykorzystali przede wszystkim dla siebie, ale też dla Wyszkowa, dla naszej ojczyzny, a kto wie, może dla całej ludzkości. W każdym razie ze wszystkich Waszych osiągnięć będziemy naprawdę bardzo, bardzo dumni. Trzymamy za Was kciuki. Pani Sylwia Kulesza. Zapraszamy. Pani Katarzyna Bloch. Zapraszamy. Pani Monika Gołębiewska. Przemysław Wawryła. Mariusz Gołębiewski. Magdalena Wiśniewska. Natalia Nowakowska. Justyna Wultańska. Ewelina Sula. Aleksandra Elwa. Weronika Wacławska. Katarzyna Woźnica. Dziękuję.
Karolina Sosnowska. Piotr Janiszewski. Trzech mężczyzn. Tak, jest. Tak, cieszę się bardzo. Anna Wygrys. Dziękuję bardzo. Państwa, już tradycją jest, że robimy sobie wspólne przyjęcie.